Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Jesteśmy chwilę po północy, no i legendarny loch został już otwarty, więc będziemy sobie robić pierwsze przejście. Mam nadzieję, że będzie to pierwsze przejście generalnie na polskim YouTubie. No i zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Nie jest to jeszcze żaden poradnik, żadna taktyka ani nic. Jest to po prostu taki wstęp, żebym ja sobie sam ogarnął, jak to działa. Troszeczkę rzeczy już wiem, ale pewnie nie wszystko, więc po prostu będziemy sobie to sprawdzać i jeżeli wy macie jakieś taktyki, jakieś już coś tam poznaliście, jak najlepiej robić ten loch, przechodzić, to możecie pisać w komentarzach, będziemy testować. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, myślę, że to bardzo ważne, żeby pod tym filmem było bardzo dużo kciuków w górę, no bo pewnie dotrze dzięki temu do większej ilości osób. Zanim jeszcze sobie przejdziemy do legendarnego lochu, no to mamy generalnie taką informację, no, że jest już otwarty przez następne 11 dni i tak dalej, i tak dalej. Zanim sobie przejdziemy, to mam tutaj zdjęcie, które zostało na tawernie ujawnione jakiś czas temu, w sensie no kilka godzin temu, no i jak widzimy, mamy już pokazane wszystkie itemki legendarne, jak wyglądają, tak się prezentują. No jest to odpowiednik tego, co mamy w klaserze, czyli poczekajcie, ja to wam schowam, czyli to wygląda tak. Tutaj mamy, no, w lewym górnym rogu, ja tu akurat mam mało uzupełnionych, ale mniejsza z tym. W lewym górnym rogu jest broń wojownika, potem różdżka, rękawice, hełm, broń zwiadowcy, tarcza, pasek, wisiorek, klata, buty, pierścień i ten taki trinkecik w prawym dolnym rogu. No i dokładnie tak samo w tej samej kolejności tutaj jest na tym screenie, więc tak to będzie wyglądać. Dobra, myślę, że możemy to już wyłączyć i sobie wchodzimy do tego lochu. No tutaj nie będziemy nic czytać, wiadomo, Harry Potter, tam szkoła magii i tak dalej, i tak dalej. No i wchodzimy. I co jest najciekawsze? No jest ta mapka cała, która nam pokazuje, jak się przenosimy, w którym miejscu jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu na górze jakieś statystyki. Ile zebraliśmy złota, ile znaleźliśmy kluczy, na które jesteśmy w komnacie, ile mamy prób na obecne podejście, czyli to chyba ile razy się wskrzesimy, ile mamy zdobytych epickich przedmiotów i ile mamy zdobytych generalnie przedmiotów, więc to akurat fajne, to się chyba będzie co kolejny run resetować, tak mi się wydaje. No i dobra, no i możemy kliknąć kontynuuj, no i co, no i lecimy, będziemy testować, mamy 100 pokoi, z tego co wiem średnia to jest 250 grzybów, żeby przejść cały loch. Fajna jest sprawa taka, że można się odradzać, to już zresztą mówiłem, jak omawialiśmy tą aktualizację, można sobie za 10 grzybów przywrócić 20% HP, a bardzo często pamiętamy, że była taka sytuacja, że już na ostatnim bossie sobie po prostu ginęliśmy i dzięki temu nie musimy marnować tych tam 48 grzybów, żeby całe HP sobie przywrócić, tylko przywracamy 60% i to nam wystarczy, żeby ostatniego bossa pokonać, więc to jest jak najbardziej fajne. Właśnie, mamy też od razu wyłączone tutaj, gdzie to jest, to chyba tutaj, mamy mniej animacji w legendarnym lochu zaznaczone, żeby za długo nie schodziło, no i tyle, i chyba po prostu lecimy, no nie mamy tutaj za wiele. Okej, zobaczcie, jak to w ogóle szybko idzie. Nie mamy za wiele do roboty. Tu może sobie użyjemy klucza. Właśnie, nie wiem, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o te klucze. Czy warto jest je zbierać, czy nie bardzo. Jezu, zobaczcie, jak to w ogóle szybko idzie bez tych animacji. Coś pięknego. Tu jest beczka. Z tej beczki dostajemy buffy. W tym momencie dostaliśmy takiego mięśniaczka. Ja już mówiłem, co ten mięśniaczek robi. On po prostu zabija potwory na hita. Używa się to automatycznie samemu, z tego co wiem. No ale dobra, tu mamy tą komnatę świecącą. Tu mamy jakąś inną. Aha, to jest w ogóle zamknięte, dobra, to blokada. Myślałem, że jakieś pomieszczenie. No i mamy kolegę, u którego możemy kupić coś za klucze. No ale niestety nie mamy żadnych kluczy. Właśnie nie wiem, jak z tymi kluczami. To możecie mi napisać, jeżeli ktoś rozkmini, czy w tym momencie lepiej jest te klucze sobie zbierać, czy od razu wydawać. No my teraz tak naprawdę testujemy, sprawdzamy, jak to działa, jak to w ogóle na mapce wygląda. No troszkę tutaj widzimy, ruszamy się, więc no już mamy ile złota zebraliśmy, ile kluczy i tak dalej, więc no tak to wygląda. No nic od niego niestety nie kupimy, bo nie mamy żadnego klucza. Opuść sklep, tam widzieliśmy, że możemy w ogóle za grzyba rolować. No i dobra, i może teraz użyjemy, jak widzicie tutaj, cyk. No i użyliśmy tego buffa, ale za to pokonaliśmy potworka na hita. Dobra, musimy zrobić to w ten sposób. Mamy jeden klucz, no i właśnie nie wiem. Dobra, może te klucze sobie na razie będę zostawiał, zobaczymy, może coś uda nam się u niego kupić. No nie mam pojęcia w tym momencie, no za dużo się w tym lochu zmieniło, żeby taktyka była taka sama, jaka była kiedyś. No ale dobra, może tutaj te potworki nam w ogóle dużo biją. Zobaczmy, co dostaniemy. O, dostaliśmy potkę, która nam przywraca zdrowie, to jak najbardziej git.
Może spróbujemy wejść tutaj, może spróbujemy podnieść tego, no niestety się nie udało, spróbujemy uciec. Udało się, ale ucieczka ma w ogóle jakąś animację, chyba nie powinna mieć, no ale to mniejsza z tym. Jak tu w ogóle jest już w ogóle późno, więc jest ciemno na kamerce, ja też nie jestem rozgarnięty, też mówię ciszej, więc musicie mi wybaczyć, no ale mniejsza z tym. Dobra, wejdziemy w znak zapytania, spróbujemy uciec od niego, no nie udało się. Okej, może użyjemy klucza, dobra, mamy jakiegoś buffa. Co on nam daje? W tylu komnatach odnawiasz 10% punktów życia na komnatę. A nie, poczekajcie. A, no chyba mi odnowiło, tak? Bo zużyliśmy tak jakby jedno. No dobra, nieważne. Okej, tu coś mamy, pewnie goldik dokładnie. No goldik mam nadzieję, że działa tak samo jak wcześniej, czyli po prostu im więcej tych lochów robimy, tym mniej po prostu jest tego golda. Okej, buff został zużyty, mamy jakiś kolejny. No i znowu 3 razy możemy pokonać przeciwnika Tago i już jesteśmy na 18 komnacie. Oczywiście można to robić o wiele szybciej, ja też troszeczkę tłumaczę, w sensie tłumaczę, no też troszeczkę z wami tam ogarniam. Mamy jakieś buciki za 2 miliony, za 2 miliony, bo dzisiaj jest event Kowala, dobra, to nie, na razie nie będziemy nic rozmontowywać. I co my tutaj chcemy wziąć? No myślę, że pójdziemy sobie tu. Myślę, że tutaj cyk, cyk, no i mamy 20 komnatę. Mamy też, wow, 10 buffów, tylko co one nam dają? W tylu komnatach masz większą szansę o 80% na unik. Okej, to dostaliśmy aż 10 tego, to bardzo, bardzo dużo. Ciekawe są te buffy, powiem wam. Zobaczcie, że jesteśmy na 20 komnacie, jeszcze ani razu się nie odrodziliśmy. Tutaj może sobie unikniemy. Okej, użyte zostało. Nie mamy w ogóle tych kluczy, no z tymi kluczami też różnie bywa. Tak mi się wydaje, że chyba lepiej odkładać, zawsze mieć lepiej na podorędziu tak z 5, żeby właśnie spróbować sobie, tu już jest w ogóle boss, żeby właśnie sobie spróbować cokolwiek tam kupić u tego handlarza z tymi kluczami. Jest znowu ten gostek, czyli to był chyba hazardista, z którym gramy w kamień, papier, nożyce, ale teraz jest to losowe, kiedyś się wybierało bodajże nożyce i zawsze przechodziłeś, teraz niestety jest to RNG. Dobra, pierwszego bossa mamy za sobą. Mamy zdobyty jeden przedmiot, jeden epicki, 26 komnatę, 5 kluczy i 61 milionów, także sporo, no ale to jest pierwsza próba, tu jakiś epicki item, jak na razie go będziemy zostawiać. No i dobra, lecimy dalej, póki mamy te większe szanse na unik, no to dlaczego by z tego nie korzystać? Cyk, tutaj cyk, tutaj myślę, że nie, ale nie mamy klucza, dobra. Bo to jest debuff, okej, czyli te zaczarowane kolce nie zabierają nam HP, ale nam dają debuffy. W ilu komnatach możesz przyjąć 5% obrażeń na komnatę, czyli no właśnie to nie jest tak kolorowe, jakby mogło być, że tylko są pozytywne, no ale też niestety są negatywne. Dobra, mamy znowu kolegę, ale niestety znowu nie mamy kluczy. Co tu w ogóle jest? Pomoc w unikach możemy kupić. W tylu kolejnych walkach masz 75% szansy na zdobycie 2 sztuk kluczy. Okej, no to w sumie fajne rzeczy. Możemy, tak jak mówiłem, nowy towar za grzybka sobie spróbować tutaj znaleźć. No ale chyba lepiej te klucze trzymać, nie? Ja cały czas to mówię, a ja cały czas unikam. Ale dobra, jeszcze spróbujemy to zrobić. No zaraz tu padniemy, dokładnie. Bo ten debuff działa cały czas, okej. Dobra, kontynuuj. No i właśnie to, o czym mówiłem. Mamy teraz plus 20 punktów życia za 10 grzybków i plus 100% za 48. No jeżeli nam zależy na 100%, no to wychodzi taniej, ale jeżeli jesteśmy już na ostatnim bossie i na nim padniemy, no to wystarczy 3 razy odnowić po 20% i będziemy mogli go pokonać. Co my tu w ogóle jeszcze mamy? Aha, tutaj mamy mapę. I tutaj mamy właśnie statystyki. Tu możemy sobie przejść do tych statystyk. No i mamy to samo. Suma zdobytych legendarnych łupów. To są chyba ogólne w ogóle statystyki, nie jednego podejścia. A generalnie ogólne. Jak widzicie, tutaj mamy epickie przedmioty, pokonane potwory, zarobionego golda. Jeżeli to jest ogólne, to fajnie, bo będzie można zobaczyć, ile faktycznie, na przykład, nie wiem, robiąc 10 ranów, ile faktycznie tego golda zarobimy. To też wydaje mi się, że będzie dość ciekawe. No ale okej, dobra, wracamy, bo mi tu oświetla 100%. No i lecimy, teraz sobie spróbujemy trochę tych kluczy. No to jest testowe podejście, więc jakby, tak jak mówię, spróbujemy tych kluczy parę i jeżeli trafimy na handlarza. W ogóle strasznie dużo biją te potwory, mam takie wrażenie. Tu jeszcze w ogóle debuffa dostaliśmy. W tylu komnatach przeciwnicy zadają o 50% większe obrażenia. No wow, to sporo, 50% sporo. Tyle kolejnych drzwi otwierasz bez klucza. To nam się przyda, okej, otworzone, mam nadzieję, że nie podniesie się, ale udało się. Okej, mamy dziurę, dziura nam zabrała dużo HP, ale też dzięki temu udało nam się przejść sporo pomieszczeń, nie? To zawsze na plus, przynajmniej jak ktoś raszuje, to myślę, że tam nie ma z tym problemu.
Mamy jakieś bluty plus 10, ale to mówię, no te epiki będą lecieć, to jest akurat fajne, że jest połączone z tym kowalem, bo tych epików naprawdę dużo leci w tym lochu. No i już jesteśmy na 50 pokoju. Która minuta jest w ogóle? 9 dopiero, okej, okay, no to jak ja tu będę to naprawdę przyspieszał, tu chyba w ogóle przegramy, dokładnie. Jak ja tutaj będę na pewno naprawdę przyspieszał, żeby to raszować, jak już będę znał powiedzmy taktykę i ogarniał, no to szczerze mówiąc będzie to bardzo, bardzo przyjemnie szło. Plus 100 punktów życia, znowu, no i lecimy do tej Dolores. Ok, mamy jakieś uszka, no i lecimy dalej. Tu myślę, że możemy wziąć kontynuuj. Świecący pokój. O, i to jest coś nowego na przykład. Tu widzimy na pajęczynie klucze, ale jest pająk. Zobaczmy, co to robi. Aha, dostaliśmy debuffa i chyba nie dostaliśmy żadnych kluczy. W sumie ciekawe, może się napisać, czy tam się zawsze dostaje debuffa, czy jest szansa na zdobycie tych kluczy. No nie wiem. Ok, tu możemy sobie pójść na tego. Ile razy się odrodziliśmy? Na razie 2, czyli mamy 100 grzybów, na razie poszło. Poczekajcie, okej, okay, no cały czas lecimy tu. No i mamy 6 kluczy. Myślę, że tak z 3 klucze sobie zostawimy, no teraz będziemy już otwierać. Dobra, nie udało się uciec, no nieważne. 150 grzybków, no też policzymy, ile nam to zajmie. Ja też pewnie to bez mózgu przechodzę, no bo tak jak mówię, no nie wiem dokładnie co i jak. Ale zobaczymy, ile faktycznie tych grzybów na to pójdzie. Tu jakiś kolejny epik. Myślę, że troszkę możemy sobie tutaj poużywać tych kluczy. Tam powinien... Kurde, no za szybko. Nie chciałem tak szybko, byłem przyzwyczajony do tej starej animacji, że ona tak długo trwa. Mamy jakiegoś buffa. W tylu kolejnych walkach masz 75% szansy na zdobycie 2 sztuk kluczy. A no tak, to jest to, co już czytaliśmy. Okej, okay, mamy tego kolegę. Natychmiast odnawiasz sobie 40 punktów życia za 3 klucze. No myślę, że to... Ale nie, bo my mamy w sumie dużo punktów życia, tylko to pytanie, czy to działa od razu, czy to działa jakoś tam później, jak tego życia więcej stracimy. No spróbujemy. Zobaczymy. Aha, działa od razu. No to zepsułem, 3 klucze straciłem. No ale właśnie na tym to polega, żeby testować, żeby sprawdzać. Ja też po to nagrywam, żeby potem ludzie inni mieli łatwiej, powiedzmy. Dobra, tutaj 2 sztuki kluczy, to myślę, że możemy to wykorzystać, spróbować. No mówię, no strasznie dużo nam biją ci przeciwnicy. Dobra, ile? Nie pamiętam już. Aha, możemy chyba w statystykach, poczekajcie. Próby na obecne przejście 3, czyli 3 razy się na razie odrodziliśmy. Fajnie, bo to wiecie, nie trzeba było wcześniej zapamiętywać, te statystyki nie były takie, można powiedzieć, przejrzyste, no a teraz wszystko mamy napisane, więc to jest akurat na duży plus. Mamy 5 kluczy, więc myślę, że możemy tutaj używać ich, tutaj coś sobie weźmiemy. Okej, okay, mamy buffa i to ze zwykłej skrzynki, no ale za bardzo on w tym momencie nam nie pomaga, nie oszukujmy się. Tutaj mamy cyk, te buffy, jak sami widzicie, zresztą nas wszystko się samo używa, więc nie musimy tutaj klikać. Ja myślałem, że może trzeba będzie klikać jedynkę, dwójkę i tak dalej. Ktoś w ogóle dał followa na Twitchu w tym momencie. Jedynkę, dwójka, to się po prostu wszystko używa samo. Dobra, wiecie co, może tutaj zużyjemy jeszcze to co nam tutaj mamy, czyli te 5 buffów. Odrodzimy się jeszcze raz, to będzie 4 raz. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Ok, cyk, plus 100%. No i teraz, aha, zapomniałem, jak my zginiemy, to my tracimy tego buffa. W sensie te, co mamy do tej pory, po śmierci nam tracą się. Drzwi w tylu komnatach wymagają 2 sztuk kluczy, no to teraz na odwrót. Dobra, no to na razie nie będziemy otwierać. Kolejny debuff, no to różnie z tym bywa, no nie zawsze to pomaga, ale jednak jeżeli farciarska będzie próba, to naprawdę możemy szybko ten lock zrobić i wcale nie za duży koszt. Próby na obecne przejście już 5 mamy, czyli już 5 razy, ok. Poczekajcie, tu jakaś rózga nam poleciała, bardzo fajna swoją drogą, no ale na razie to sobie myślę, że olejemy. Wracamy do tego lochu, no bez głowy, no. Widziałem, że dzisiaj streamowało parę osób z serwera japońskiego, bo serwer japoński miał otwarty ten loch o godzinie 16. No i tam bardzo często 4-5 ożywień, nazwijmy to, i już loch przechodzili, więc no jak się tutaj myślę, że ogarnie, będzie przechodzić to z głową, to myślę, że bez problemu można coś takiego zrobić. Co my tu mamy? Odnawiasz 10% punktów życia. To jest fajne. Myślę, że już tutaj kluczy możemy używać, bo czemu nie? Mamy ich sporo. Tutaj widzę, że jest ten kolega. Oj, to możemy jak najbardziej kupić za 3 klucze. 40%, no to gdzieś mniej więcej tyle nam odnowi, nie? Chyba nie zmarnujemy. Także można jak najbardziej tego użyć. Tu mamy kolejny klucz, jakiś epic nam poleciał, znowu coś. Dobra, czyli tu możemy spróbować powalczyć. Chociaż nie, bo dostaliśmy tylko jedną, no ale to i tak, no musimy. Trudno, nie wiem, czy to jest za mądre, kurde, nie wiem,
No nieważne, zobaczymy. Jak macie jakieś taktyki, tak jak mówię, no to piszcie, bo chyba w tym momencie nawet nie będziemy, jak już uda nam się dojść do bossa, to chyba z taką ilością HP go nawet nie pokonamy. Chyba, że nam jakieś leczenie wypadnie, nie? No bo to też nie jest powiedziane, że nic się tam nie wydarzy. Tu spróbujemy uniknąć, udało się, no ale mamy 0 kluczy, no i tu już się nie udało, no i jeszcze raz niestety będziemy musieli się odrodzić. Dobra, poczekajcie, jak to w ogóle wygląda? 0 kluczy, no to musimy tutaj, spróbujemy sobie powalczyć, spróbujemy tutaj, no i mamy podłogę. Spróbujemy teraz tu, no i co, zginiemy czy nie zginiemy? Zginiemy. Jakiś tam był delikatny lag. Aha, tu się w ogóle zbugowało chyba, tak? Czyli ja dopiero 4 próby zrobiłem, czyli teraz jest 5 chyba? Dobra, zaraz skończymy i ogarniemy, jak to wygląda. No 100%, myślę, że nie ma sensu mniej sobie odnawiać, chociaż może mogłem spróbować 80, no nie wiem, to też jest jakby ciężko określić. Lecimy sobie w prawo, spróbujemy tu unikać. Mamy jeden klucz, to w ogóle też warto pamiętać, użyjemy go w sumie, no, mogę teraz użyć, bo czemu by nie. Tu jakiś epik, tu buty, no to wszystko dropi tanie, więc to jeżeli chodzi o golda, to za dużo nam nie da. No ale mniejsza z tym, dobra, znowu nas uderzyło. Tutaj mamy kamień 6 milionów, czyli znowu można do twierdzy coś tam pofarmić, tych surek. Tutaj może nam się uda uniknąć, no nie udało się, czyli kolejne odrodzenie. To tragedia w sumie, tragedia, tak mówiąc szczerze. Ale właśnie, w tym momencie możemy sobie użyć tylko 30 grzybów, czyli od razu wam to pokażę. Raz, dwa, trzy. No i możemy sobie kliknąć dalej. Tak, chcę wejść, dobra, i klikamy sobie bossa, no bo na ostatniego bossa, tak jak mówię, wystarczy tyle właśnie, no 60% HP, no nie? I okej, okay, no i możemy wziąć kontynuuj. Dostaliśmy pierścionek, plus 49, więc potężny. Także no, tak to po prostu wygląda. Oczywiście go sobie tu założymy, jak najbardziej się cieszymy z tego powodu. No i zobaczmy statystyki. W tym momencie próby na podejście z najlepszym wynikiem 7, czyli no można powiedzieć, że dość słabo. 5 jakbyśmy zrobili, to by było git, ale możecie się chwalić też w komentarzach, ile wam się udało zrobić, jeżeli ktoś już przygrzybił. 132 miliony golda. No jak na taki test, gdzie jeszcze nie wiedziałem, jak to wszystko działa, to chyba git. Dobra, jeszcze sobie spróbujemy raz do kolejnego padnięcia, powiedzmy. Strasznie dużo mam wrażenie, że te potwory w ogóle zabierają tego HP, nie? Nie wiem, czy wy też tak myślicie. Tutaj w ogóle dostaniemy prawdopodobnie jakiegoś debuffa, bo to jest pułapka, no ale dobra, spróbujmy. Co to jest? W tylu komnatach masz mniejszą o 80% szansę na unik, okej. Okay. Czyli debuffy i debuffy to jest takie, no łączą się, powiedzmy, że jak jest jedno, to też jest drugie, no nie? Także możemy spróbować. Tu sobie wejdziemy w to. Tutaj cyk. No te uniki to zapomniałem w sumie, że... A no tak, no bo przecież... Oj, mamy tego debuffa, no nieważne, nieważne. Troszeczkę golda nam jeszcze wpadnie, tu możemy pounikać. No też tak robię trochę na pałę już. Aha, tutaj cały czas to, mamy 0 kluczy. Mamy kolejnego debuffa, no nie zaczyna się dobrze to podejście. Kontynuuj. No i dobra, na razie powiedzmy, że to tyle. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to oczywiście pokazana żadna taktyka, ani nic takiego. Mam nadzieję, że napiszecie mi coś tam w komentarzach. Ja może do jutra jeszcze ogarnę co i jak. I może jeszcze nagram kolejny odcinek z tego, gdzie już będę tak więcej wiedział. Może się czegoś od was dowiem, może z tawerny coś tam, jakąś taktykę fajną ogarną. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawcie, wbijajcie na Twitcha, bo być może dzisiaj, czyli w piątek, przepraszam, wieczorem będzie live'ik, to jeszcze zobaczymy, link macie w przypiętym komentarzu i w opisie i możecie wbijać na Discorda dla widzów, link jest również w przypiętym komentarzu i opisie. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!